generalnie powiem wam na szybko, co się stało. Po streamie wczoraj kończyliśmy po trzeciej. Nie mogłem zasnąć. To mówię, dobra, montuję sobie film, montowałem ja. I nie mogłem znowu spać. To mówię, dobra, zrobię sobie miniaturę do tego filmu. Dalej nie mogę spać. I mówię, dobra, to sobie zrobię kuskus. Je na obiad jutro. I zrobiłem. I dalej nie mogłem spać, jak sobie zrobiłem obiad na następny dzień. Więc zacząłem go jeść. Zacząłem go jeść. Tutaj nawet jest... True story, ja tutaj nic nie wymyślam. Naprawdę takie rzeczy robiłem. No ja pieprzyłem pół tego i mówię, kurde, dalej spać nie mogę. Wziąłem tą milkę, co jadłem na streamie, co zjadłem z 1/3 i zjadłem 2/3 teraz. Czyli całą. I patrzę na zegarek i 11 godzina już. Czyli że od trzeciej siedziałem jeszcze około 8 godzin po streamie. Zamiast iść spać. I w końcu mnie zebrało 11 do spania. No i się położyłem na sekundkę. Naprawdę, tylko mrugnąłem w łóżku. I się obudziłem po 18, czy tam o 19, nie, o 19 chyba. Tak. No i to tak wyglądał mój dzień. No ale jestem z wami, także pokczam. Ja wam pieprzę takie rzeczy, a chłop wstawił filmik. Jak pokonać w sobie lenia. To jest chyba adekwatne. Jak zobaczyłem czat ten filmik, chłop wstawił jak pokonać sobie lenia. To takie, taki zbieg okoliczności, że patrz. Jak w bajkach, nie? Śmigały wypieprzył o chłopie. Co? Jak pokonać w sobie lenia? Ciekawa teoria. O kurde, w dupę. Gówniana zabawka dla dzieci. Jeszcze się dziecko pokaleczy. Boże, zapomniałem, akurat tutaj mam tą rzecz na biurku, to wam pokażę jeszcze. Myślisz sobie, co to w dupę jest? Idioto. Łapa Terminatora? Nie. Pokażę ci, co to jest, a ty się skapniesz i napiszesz na czacie, zobacz. To wyjmujesz na wrogów, żeby ich napieprzeć, ale żeby... Pyk. Pokczam ręka. Trzecia ręka, jak nie masz trzeciej ręki, to masz trzecią już. Kupiłem to, kosztowało 7 zł chyba. Ale kozackie. To jest w ogóle jak taka pałka teleskopowa, że wiesz, idziesz sobie ulicą i widzisz, że ktoś chce napieprzyć, to robisz tak. I go tak... Wiesz. O, Egitka. Chodź, przetestujmy trzecią rękę. Czekaj, Egi. Zostaw, zostaw. Chodź, bardzo ładnie. Zostaw. Zostaw, zostaw. Bardzo ładnie. Ty, to jest dobre, jak ci się psa nie chce głaskać. Ale ci się chce jednocześnie. Fajna zabawka, powiem wam. Jak Blitzcrank mogły być? Tylko nie patrzcie na syf. O nie, Dinek wymknął się spod kontroli. Ej, zostaw to! Ja pierdzielę w dupę. Popsujesz Dinka. Nie wiem, mam coraz więcej rzeczy, żebym wyglądał jak coraz większy idiota. No nie wiem, kupiłem te rzeczy łącznie za 10 zł. A zobacz ile frajdy, a ty mi piszesz, że jestem głupi. Zacznijmy prawdziwy content. Po to tu wszyscy się zabraliśmy dzisiaj. Myślisz sobie... Nie gryź tego. Pyk. A, poczekaj, klimat, jeszcze zapomniałem. Pyk. A tam w rogu czegoś brakuje, u góry. Tam też znowu trzeba coś dać, ja pi... O! Iluj. Zapomniałem, że mam Krzysztofa. Co wy na to? Żebyście pamiętali, że was kocham. O! Kurwa! No! Pokczam. Gotowi jesteście? W końcu udało się! Ile my to już zapowiadamy, czat? Nie wiem. Ja o tym gadałem chyba we wrześniu, żebyśmy w to zagrali. No i w końcu się udało, także... Także... Zacznijmy grać w gierkę. Kto zna, ten wie, co się będzie działo. Kto nie zna, ten będzie się bardzo dobrze bawił. A kto jest tą trzecią osobą, czyli nienawidzi mniej tej gry, to po co ty tu w dupę siedzisz, zasrany machcuchisto? Wypieprzaj stąd, ty szmaciarzu zapieprzony! Chyba, że chcesz poznać coś ciekawego, to zostań. Przepraszam cię, poniosło mnie. Trzy misje są...
A nie, dobra, bo to są kilka. Luj. A tylko misji tylko tyle jest? To ta gra jest na godzinkę, nie? Dobra, taki piesek jest. Sąsiedzi z piekła rodem, ale uszat. Dobra, będę to czytał, ty. Po co komu poradniki? Ale tu mam iść. Ta gra ma 2 FPS-y, ale u was więcej jest na obejście. Dobra, ten chłop niech zamknie mordę tam u góry, brudas. Ja sobie sam gram w tą grę, nie chcę pomocy. Ale misja trudna. A ty mi mówisz, że trudna gra to jest. Chłopie, w dupę. Ty, ale to musimy całą grę na 100% przejść, nie? Nie, nie, że tak o. No, Filip. Na 100% całą gierkę, nie? Nie, że jakaś szmata głupia na 5% gierkę i się cieszy, że przyszedłeś. Speedrun? No, ta gra jest na godzinę, powiem ci. Obejrzyj roślinka. Roślinka pięknie pachnie. Co żeś obejrzał w dupę czy powąchał, kretynie? Dobra. Sorki, sorki. Flamaster i kulki, dobra. A, dobra, widzę, widzę, czyli pranka trzeba wypieprzyć flamastrem na mordy tutaj. Dobra, dobra, kozacka rzecz. Boom. Ale napieprza markerem. Ale prankę. O, idzie, idzie. Janusz. Ale kamera na niego. Dobra, szybko kulki trzeba rzucić. Biegnę tam, kulki mu rzucę. Dobrze, czekajcie, bo to jest trening na razie, a wy się cieszycie. Ja pierdzielę czegoś. Ja pierdzielę w dupę. Co jest? Ty, co on w dupę robi? Dobra, walę te kule na ziemię. Spieprzam, siema. Co jest z tą grą? Ty, bo on tak jakoś dziwnie chodzi. Się nie skapnąłem, o co chodzi. Nie będę miał 100%? Nie mam. Dobra, to nie jest trudno. Nie, mam 100%. A złamał sobie kręgosłup gdzieś? Uhu! Dobra, dalej. Z psem teraz widzę jakaś misja. No wypieprzaj, ty kominiarzu! Co jest? Ale szmaciarz psa wyzywasz? Ty gównie cię dojadę, szmato głupie. To jest tak głupie, że aż śmieszne, no to w tym chodzi. Ty, ja wiem, co mam zrobić. Ja muszę zrobić tak, żeby on pobiegł do tego psa. Poczekaj. A, skradać się da. Ej, co jest? Kurde! Ty skradał się, idiota. Co jest? No za daleko, co ty kretynie? No przecież on to nigdy nie szedł. Po co ja tu? Przegrałem grę chyba. Schować się w szafie muszę, dobra. A i nagle tam idzie. No ta gra będzie czad. No zobaczymy, jak wyjdzie ta gierka, zobaczymy. Na razie poradnik to jest, także wiesz. Czyli prawym da się... Ograny. Dobra, czekajcie, zaraz wracam. Pierwsza misja. Dzień, dobra, gramy. Na 100% robimy tą gierkę całą, tak? Dobrze, dobrze. Sąsiedzi z piekła rodem. Pierwsza gierka. Siema random. Ja muszę się jakoś skradać? Nie, tylko jak jest pies, to mam się skradać? Ja pierdzielę, idzie tu szmata. Ty, on na dół będzie schodzić, jak myślisz? Dobra, jakie rzeczy? 4 misje mam do zrobienia, bo tu jest napisane. Ty, podgląda sąsiadów. Aha, on babę podglądał jakąś. Tak? A nie, on na napisane, gdzie będzie szedł, tak? A, dobra. Dobra, dobra. Do 22 nie zdążę przejść gierki. No dobra, ale pierwszy rozdział, bo są 3 rozdziały. I gdzieś jednej rzeczy mi brakuje. A z telewizorem coś mam zrobić, tak? Dobra, idę. Poczekaj, na co jajko jest? O kurde, przecież... Ja pierdzielę! O kurde, w dupę, a się zlękłem. Ja... Poczekaj. Poczekaj, do czego jest jajko? Ty, do czego jest jajko? Mikrofali? A, racja. I za co chodzi? A kiedy on to włączy? Dobra, idę do szafy siedzieć. Siema. Ej, spadł mu cały gniew. To by... Zabraknie mi chyba. To jakoś trzeba inaczej zrobić chyba. Patrzę już w beket i za chwilę. A nie, od razu to zobaczył. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to przełożyć, płaci. Naj... I brodę 5 zł, witaj wielki. Ale prankę. Nie no, to na 100% robimy. To jeszcze raz robię. Nie no, robimy na 100%, tak jak uznaliśmy, więc robię jeszcze raz.
No trzeba najpierw kuchnię zrobić. On długo siedzi na tym strasznie. Hehehe. Go Liga? No nie, no teraz jest granicą siedzi. Jak się po co pieprzyć głupotki? No. Czyli to jest tak, że musi mu... Jak mu nie spadnie do zera, to dostaje dodatkowe punkty, tak? Tak. Tu masz jeden. Ruszaj się, śmieciu, a nie dyszysz. Czyli dostanę teraz, tak? Pajek biegnie, ty Janusz. Tak, dostanę teraz. Będzie idealnie chyba. A się nam znudzi to liga. Sąsiad złodziej. No. Prestiż, ja pierdzie. No mogli inne słowo użyć. Następna misja. A są jeszcze jakieś inne misje, czy tylko sezony 3 są i tyle? Ty myślisz, że na dół będziesz szedł w tej części, czy nie? Znaczy w tej misji. Lodówka, lodówka. Szmaciarz nic nie robi jeszcze, dobra, luj z nim. Jajko znowu, czyli jajko to jest to samo co było. Piła jest... Nie wiem jeszcze do czego, zobaczymy. Ty nie, będzie schodził na dół, bo zobacz, jest slajdaśma do zrobienia. Poczekaj, poczekaj, mam to gówno. To muszę chyba mu dodać. Aha, czyli do tej wódki. Znaczy tylko piwa muszę mu dodać. A jest 6 questów. Tu są telewizor jest 1. Mikrofala to jest 2. To jest 3. Sraj taśma 4. Poczekajcie, gdzie jest 6 questów? Kibel zapchaj. To kibel już zrobić? Ich do kibla, tak? Dobra, robię mu to. On w tym czasie muszą mu to zrobić. Dobra, kombo na łeb lecisz, ma to. Ty, ale jednej rzeczy mi zabraknie. To są 2. Gdzie jest 6? To on tu chyba nie wróci, bo będzie szedł do srania teraz. O kurde, jak długo ten telewizor robi, mieliście rację. A czy tam, tam. A, bo on będzie szedł tu jeszcze? O kurde! Nie zdążę! Biegniesz! Nie, nie minęło, dobrze. Ty, ale telewizora mu nie zdążyłem. On się napije, to mu będzie coś srać, będzie mu się chciało, tak? A, biegnie za sracza. Czyli teraz szybko telewizorek i kończę go. Ten nie widział, że mogę. Ale obrzydliwy ten dźwięk jest. Luj mu na łeb. I czegoś zapomniałem? Ty, czegoś nie ma. A nie, dobra, telewizor to jest 5 quest. Dobra, dobra. Kurde, idzie tutaj. Ej! Czemu idzie tutaj? To nie będę miał 100%. Co za gówno. Jak on sra, dajesz fotel i telewizor? A może. A nie, jest 100! Dobra, nie wyłączam limitu czasu, bo będzie za łatwo, a i tak jest prosto. Marker, o kurde, idzie tu? Nie, nie idzie, dobra, sracz, sracz jest. Mydło nawet widzę, zabieram to mydło, siema. Po co jest mydło? O kurde, idzie tu na dół. Nie, nie idzie. Biegnij. Co? Jak to? Ty, no coś w dupę stało? Przed listy sprawdzał. To muszę inaczej to zrobić, ja muszę do szafy wejść zaraz. Nie, tu se wejdę, bo on na dół będzie szedł. No idź! Sorki, sorki. Bije prawie jak mój stary. Stary z Partia Tixa tak napisał w pokrzu. Czyli po co sraj taśma jest? A, dobra, bo on coś tam zje pewnie i będzie szedł do kibla. Czyli już mu zapcham ten kibel. Tylko co on będzie tam robił? Poczekaj, co ja mam zrobić? Marker jest po to. Luj mu na łeb frajerowi. Kurde, mydła mu nie położyłem. Kurde, nagram jak debil. Mydło do kibla? Ale wybuch mu torcik. Zobaczy to w ogóle? Ty, wygrałem chyba, jest git. Dobra, to git. Prawdopodobnie wygrałem. Chyba, że będzie szedł tutaj, ale nie ma powodu prawdopodobnie. Tam już chyba nic nie ma, już nie mam żadnych itemów. Zobaczcie to? To nieźle biegnie po plaster, chłopaczek. No ja jestem taki Piotr, a on Janusz. No w sumie pasuje, zobacz. Da się przodem stanąć jakoś? Ale się wywrócił. Ha, ha! Ale wywrotkę zaliczył. Poczekaj, jaka jest ostatnia rzecz? Ty czego ja nie zrobiłem? Jakie jajko w dupę? Przecież nie było żadnego jajka. Czyli było jajko. No tort już jest zniszczony, zobacz. Nie, będzie 100 chyba. Aha. Ja pierdzielę, naprawdę jajka zapomniałem i nie ma 100%. Nie, gramy jeszcze raz, trudno. Miało być na 100%. Czyli tu mu walę to. Tu mu walę to. Ty, no nie zdążę chyba.
Ja pierdziele, nie zdążę. Wal to jajo. Szybciej z tym jajkiem, chłopie, jajko do mikrofali tylko wkładasz, pacjeniarzu. Dobra, szybko. Nie, zdążę chyba. Bo zobacz, on musi naprawić mikrofale. No wkładaj to tam. Dobra, wygrana raczej, raczej wygranko. Aha, bo on nie umie szybko gwizdnąć, debil. Idź, proszę cię, idź, a niech się skrzywiasz. To jest stary ulany? No taki prank na starym ulanym też trzeba, nie? 100%. Ty, ale na razie ta gierka jest strasznie łatwa. Ja się no przegrałem może raz. Przypadkiem to było, no to się nawet nie liczy. Symulator dubiela? No tak, tak. Dobra, dwa itemy, a muszę łącznie kilka rzeczy zrobić. Dobra, klopa mogę mu zapchać całego. Tylko czy on do klopa chodzi bez powodu, czy nie? Ja pierdzielę, on idzie tak osę do łazienki. Dobra, czyli zacznijmy chyba od góry i łazienkę potem i to będzie najlepiej. Dobra, bomba na łeb. Znowu to zasrane jajko. Z tym jajkiem to chyba do końca życia. Ty, co to jest? Kur... Masz. Ja pierdzielę! Zdążysz? Dobra. No kurde, nie wygram tego w takim razie. A, tutaj! Tutaj, tutaj, tak? A to? A gdzie to? Gdzie to dać? A, bo tu były dwa itemy obok siebie i ten się nie zalicza, a ten się zalicza. Nie, już jest git, bo tu były dwa itemki, widzisz? I jeden się nie zaliczył, ale dobra, dobra. Nie umarłem. Nie, no ta gierka jest, wiesz, prościutka, prościutka. Łatwo, bardzo łatwo. Jak jajko na koniec, bo nie ma 100%? Nie, dobrze mam. Ale pranked! Ja pierdzielę, no co ja tym razem źle zrobiłem, żeby 100% nie mieć? Nie, czat, wszystko było idealnie. Wszystko było idealnie. Dobra, łazienkę najpierw trzeba zrobić. Co? Ja pierdzielę, co? No jak 97, czyli trzeba wpieprzyć mydło w kuchni, tak? Jak 97? Ja pierdzielę, no co źle zrobiłem? No ale zaczynałem już od kuchni. Czyli zaczynam od bitej śmietany, bo ją robi najdłużej. Dobra, kumam, kumam. Dobra, czat, pokażę wam teraz tryhard w sąsiedzi z piekła rodem. Yo. Kumasz to, tryhard w takich rzeczach, ale dobra, dobra, najważniejsze. Luj, walesz, nie. Źle zrobiłem, mydło trzeba pójść w kuchni. Ja dobra, wale to, zobaczymy co wyjdzie, to wyjdzie. Mydło przy lodówce trzeba? Luj, może zobaczy tą mikrofalę i po szczęści. Proszę, zobacz tą mikrofalę, proszę cię! Nie zobaczył. Zobaczył! Zobaczył! Udało się! I co? Prosta gierka. Prosta w dupę gierka. Mówiłem wam, ta gra jest po prostu dla dzieci. Ja pierdzielę, idzie kwiata. Ja pierdzielę. Farca był to, że mnie złapał, według mnie. Dobra, co mogę mu tu zrobić? Coś z tym. Jest jajo i ser. Jajo do mikrofali pewnie. Ser do kwiatka pewnie, żeby śmierdział, tak? Piłkę muszę tu dać. Ty, w górę się nie da wziąć obrazu. Ty, czemu się w górę obrazu nie da wziąć? O. Aha, czyli to mu napieprzam. To luj, zaczynamy. Zaczynamy rozruba. Walę mu tu gałę na łeb. Kiedy wkopią? Jezu, on teraz będzie do łazienki szedł chyba. No szybciej! Jop, ale spadnie mu gniew chyba. Padł mu gniew chyba. Ja pierdzielę. No nie zrobię już. Tak? Trzeba tam czat. Nie, ja muszę zresetować. Luj, luj, to trzeba zresetować. Trzeba inaczej. Trzeba albo tam jajko dać. Tak, jajko tam dam. No ale co z telefonem się nic nie robi? No przecież tu. Ginekolog. A, telefon się w dupę wsadza, pokczą. Dobra, muszę zacząć od symfonii. Potem jajo. Czyli ja mogę tu już przygotowywać. Dobra, przygotowałem mu już to. Tak, to będzie 100%, na pewno. Ta, telefon. I co jeszcze w dupę? Ty, poczekaj, a kiedy on idzie? O kurde, źle zrobiłem. Bo on powinien zacząć od tego i potem symfonia, tak? Tak, on powinien chyba od sera zacząć. Luj, próbujemy. Zależy co zrobi chłop.
się wkurzył na to jajko w mikrofali, debil. Takie coś się tak zdenerwować. No szybciej, chłopie. Jaki telefon, czat? O co wam chodzi? Już tu nie ma... Jezu, jest coś z telefonem? I się dzwoni normalnie? A kiedy mam zadzwonić? To jest telefon. Poczekaj, dzwonić teraz? O kurde, pobiegł tam. Ale ja nie wiedziałem, że wam chodzi o na telefon, naprawdę. Myślałem, że wypnie przyjdzie głupoty jak zwykle. Bo nie biegnie. Co się dzieje? Czemu on tam poszedł? Wszystko było dobrze, tylko telefon zagubiony. To jest tryhard totalny teraz. Nie wkurzył się! Ja pierdzielę, za wcześnie? 17 raz zaraz będę to robił. Jeszcze raz to gramy. Szybciej, to może zdążę. Kurde, przegrałem. No ja nie jestem zdenerwowany, spokojnie, tak? Staram się być opanowanym człowiekiem. Tak! I dzwonię. I chyba się uda, czat, stówkę zrobić. No jak się 97 będzie, skoro się udało? To na... Za pierwszym razem 100% tu robimy, czat. I luj. Luj ci na łeb, śmieciu brodaty! A on nie ma brody nawet. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Biegnij. Kurde w dupę, no! Ja pierdzielę, poczekaj, trzeba przeanalizować to na spokojnie. Nie, nie, nie. Ja pierdzielę, no jak to zrobić? Poczekaj. Dobry pomysł. Gdzie butelka? Tak trzeba zrobić, czat. Jak on siedzi kompo, mu mydło tam wpieprzę. Nie, nie robię mu tego mydła tam. Nie, poczekaj, nie wiem, czat. Co ja mam mu zrobić, żeby to wygrać na 100%? Nie da się tej części. To w dupę jest za ciężkie. Uda się chyba teraz. Poczekaj, zobaczy jajko. Nie! No nie zdążył! Ja pierdzielę, czemu nie zdążył? No dobra, dobra, ostatnie dwie próby. Dwie próby, żeby przejść to na 100% i już. Ja pierdzielę, widzisz to? No czemu? To po co ja to mydło tam dałem? Ja Ale wiecie, co zrobię? Już wiem, co zrobić. Dobra, dobra. Bo się nie... Kurde, dobra, resetuję. Tryhard w takiej gierce, ja... A siadło mi na łeb. Kurde, nie zdążę! Ja... Dobra, w dupie z tą grą. Zaraz to wyłączę. Kurde, weź tą butelkę, reset. Jaki tryhard. Już nie ma gry dla dzieci, chłopie. To jest tryhard. Gra dzieciństwa dla siedmiolatków, a ten nie daje rady. XD pokczam. Chłopie, 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 jakby to było dla siedmiolatków, to by teraz dorosły ludzie nie byli takimi kretynami. Bo by były mądre, bo by umiały w te gry grać, kumasz. No, tak, tak. Nie wiem, czy zrozumiałeś, ja chyba nie, ale git. Nie, no nie, on jakichś poradników oglądał, chłopie! Jakie poradniki? Ja nie będę żadnych poradników oglądał. Za 2 lata mój gameplay to będą poradniki dla przyszłych pokoleń. Zobaczysz jeszcze. Za 2 lata to będzie magik. No będzie magik, będzie magik. Ale zanim go zrobię, to zadzwonię do mamy i powiem, żeby się nie martwiła. Żeby w życiu było dobrze, to widzisz, musisz się albo urodzić gwiazdą porno z Brazersa, albo coś. Nie ma tak łatwo. Nie, po co ja to mydło dałem tu? Książka pierw? Dobra, trenujemy. Mydło w łazience! Miosk, masz rację! Mydło w łazience! Teraz wyjdzie. Nie! Za późno! Jezu, przegapiłem moment! W Dark Souls sobie nie poradzisz? Czemu? Znaczy nigdy nie grałem, ale co jest takiego trudnego w tej grze? Na górę idziemy. Dobra, zaczynają się pranki, czat! Zaczyna się akcja w końcu, oglądaj! Bum! Kurde, co ty tu robisz?! Ja robię... Zapomniałem!
myślałem, że on tylko wodę idzie nalać. Myślałem, że on się myć poszedł. Dobra, jajo i woda. Jajo, woda. Teraz mydło tutaj. Dobra, biegniesz. Za pierwszym razem. Ta, za pierwszym razem robione. Normalnie, ty. Ty, kulki teraz. Kulki teraz. Co ja pieprzę? Powiem to ses. Jem to prawie z pieprzu. Macie rację. Kulki teraz przecież. Tak, będzie stówka. Nie musisz dziękować, ale dziękuję mimo wszystko. No cieszę się, bo chyba 20 raz gramy mapkę. Dla gry z siedmiolatków. Siedmiolatków dla siedmiu. 20 raz tą samą mapę. 100%. Udało się, czat. Łapka w górę, udało się. A jaka łapka w dupę? Łapkę sobie w dupę wstać. Dobra, 100%. Dobra, nie ma sensu dalej. Zostawmy sobie na następny stream. Bądźmy spokojni, tak? Wiecie, my akurat, tak jak mówiłem, będziemy większą ilość gier grać teraz poza ligą, ale akurat sobie wzięliśmy taką gierkę, którą, wiesz, trochę można pograć w nią i trochę w inną, wiesz co chodzi. Nie, mi się podoba, naprawdę, mi się sąsiedzi osobiście bardzo podobają. Nie wiem jak wam, ale mi ta gierka konkretnie siada. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął, czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, dzień się potwora, co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił, patrz, on wygląda o tak, zabija, bez litości wszak, on zabija łypę.